Witam, witam. W nowym odcinku zagrajmy w Lufia 2. Powstanie grzeszników. Rise of the Sinistrals. Anyway, w poprzednim odcinku poznaliśmy bohatera naszego rudego Maksima. Zajęliśmy się też postawami zdania lo. I teraz nie pozostaje nam nic innego jak wyruszyć do następnego miasta, ponieważ ludzkości grozi zagłada, jak powiedziała nam tajemnicza pani głęboko w podziemiach opanowanych przez potwory. Okej, to jest drugie miasto. Okej, ten dziwny taniec oznacza, że było trzęsienie ziemi. To by co to nawet nie wzruszyło specjalnie. Nonsens kompletny. Blondynka. Okej. Okej, wygląda na to, wedle pewnego dziadka i wszystkich dzieci w mieście, za trzęsienia ziemi odpowiada tajemniczy sum. Zaraz to sprawdzimy. Okej, to jest to ten wskaźnik IP, którym wspominałem w poprzednim odcinku. Generalnie to działa tak, że obrażenia nabijają nam IP, i potem możemy użyć to IP na specjalne techniki przywiązane do sprzętu, do mieczy, tarcz, pancerzy itd. Te słabości bardzo często się przydadzą faktycznie, leczenie, różne buffy, fajne rzeczy. Okej. Na razie nas na nic nie stać, więc po prostu idziemy do tej jaskini. A jest ona tutaj. Okej, pierwsza zagadka. Co teraz? A teraz takie coś. Montujemy sobie mościk. Nic obłysnął, to znaczy, że to był crit. Okej,
Aha, zrobił się rapier, niestety mamy ten ubrany. Okej, to jest pierwsza taka bardziej może ezoteryczna zagadka, jaką napotkamy w grze. Kluczem do otwarcia drzwi na prawo jest postrzelenie przeciwników we właściwej kolejności. Kolejność ta jest dokładnie taka, w jakiej ubiliśmy potwory w tej części pomieszczenia. Czyli żuczek, tak i żaba. Taki jingle oznacza, że zagadka jest rozwiązana prawidłowo, czyli wiadomo, jak robimy coś źle albo dobrze. To i nasza nagroda. Insect Crush. Całkiem bardzo fajny miecz. Po pierwsze dlatego, że zadaje podwójne obrażenia owadom, a po drugie dlatego, że ma sympatyczne IP. Bomb Attack. Atakuje wszystkich wrogów. Fajna rzecz. Tak wygląda IP, przynajmniej ten konkretny. Niestety przy bomba tak nie działa specjalne atrybut miecza, czyli podwójne obrażenia, ale to jest mały koszt, prawdę mówiąc. Okay. Okej, wracamy do jaskini. Hmm.
Okej, to teraz w tą stronę idziemy. Bądź odważny i zanurkuj. Chodzi o to, że tutaj tuż przede mną stoi parę pękniętych kafelków pod ziemi. Jeśli na któryś z nich staniemy, spadniemy piętro niżej. Jeśli jednak staniemy na właściwy, to otworzymy przejście. Na razie jednak tam nie idziemy, musimy mieć klucz, klucza nie mamy jeszcze. To jest save point. Okej, teraz tędy. Power Potion. Power Potion zwiększa chyba zdrowie. A nie, siłę. To w Luffy 1 było tak. I to zmylnie. Power Potion zwiększało zdrowie, a Great Potion zwiększało na siłę. Okej, tu jest taka wesoła rzecz, że mamy podejrzane dwa słupy. Chodzi o to, że... No właśnie. Możemy mieć tylko jedne drzwi naraz otwarte. Okej, co teraz? Nie ma wyjścia. A właśnie, że jest. Okej. Kolejna zagadka. Musimy zrobić trójkąt skierowany w górę. Jest i klucz. Zobaczmy, co jeszcze te podziemia mają do zaoferowania. Okej, to zobaczmy drugie drzwi. Prere, kum kum. Okej.
Zbliżamy się powoli do końca. I ostatni przeciwnik. Speedy Ring. Fake. Nie wiem, czemu fake zwiększa zwinność. Coś w tłumaczeniu zostało zjedzone. Niemniej tam widać drugą skrzynkę, do której nie ma teoretycznie dostępu. Ale oczywiście tak naprawdę dostęp jest. O właśnie. Miracle to jest lokalny eliksir. Chociaż chyba eliksiry też są jako inna funkcja nieco. Czyli maksymalne leczenie i skrzeszanie i w ogóle. Okej, przez ten czas trochę zasobów się zużyło, więc wejdę piętro wyżej. Pójdę do miejsca, w którym było leczenie. Okej, uleczony, ma klucz. Możemy zmierzać ku bossowi. Idziemy tędy. To jest odrobinę perfidna zagadka. Pierwszy instynkt jest taki, żeby tutaj ułożyć mościk. Jednak jest to instynkt błędny, bo wtedy utkniemy. Dlaczego się okaże, jak wykonam tę zagadkę w prawidłowy sposób? Chociaż nie, w gruncie rzeczy w tamten sposób też można było. Ale to już nieważne. I teraz stawiamy tutaj, proszę bardzo. Ok. Ha. Go home, be a family guy. Ok, czyli wygląda na to, że dziadek miał rację, to ta ryba powoduje trzęsienia ziemi. Give it up.
Okej, okay. To jest druga walka z bossem. Nie wiem, czemu puściłem fake, to dużo nie zrobi. Okej, okay, rybka ma dwa ataki, trzęsienie ziemi albo flash. Oba trochę bolą, ale mamy się czym leczyć. Jaka lubię tę muzykę. No właśnie, to jest flash. Okej, teraz pojechałem po bandzie. Okej. Jest! Świetnie! Catfish Jewel jest bardzo rzadkim przedmiotem, dropionym przez bossa. Zaraz o nim opowiem. A to się udało. Okej. Okay. Mega Quake to jest bardzo mocny atak, atakujący wszystkich wrogów, kosztujący względnie niewiele IP, nawet jeśli dobrze pamiętam. Do tego 20 punktów do GAT, cokolwiek by to nie robiło, i 20 do odporności na magię. Generalnie to jest bardzo rzadki drop z bossa. Jeden z rzadszych, bo tutaj większość dobrych bossów ma jakieś itemy, które mogą wydropić. Aha, tutaj musimy zresetować pomieszczenie. Generalnie no, powiem tak, jak gram w Luffie dwójkę, Catfish Jewel wyskoczył mi dokładnie dwa razy, drugi właśnie teraz. Tak, rzadki, a kiedyś specjalnie próbowałem wyfarmić ten item, także podchodziłem do bossa kilkanaście razy z rzędu. Okej. Okay. Trzęsienia ziemi już są załatwione. Okej, wracamy do miasta. Oho. Jakaś ładna kobieta nas szuka. Ciekawe, kto to. Tia. Brothers. Thank you.
Mamy drugiego członka drużyny. Tia. Jej specjalnością jest magia i bicz. Ok, idziemy wykupić sprzęt. Większość walk będzie teraz spawnowana Mega Quake'em. Bardzo dobra rzecz. Tania i silna. Wykupimy jej itemki. Warp jest teleportem między miastami, escape uciekanie z ziemi. Czy zobaczymy w kwestii zaklęć, co można zrobić. Co więcej, sprzedają tutaj cydr w wielu odmianach, w tym jednej cholernie drogiej. Kupię jedną zieloną herbatę, nie jestem pewien, może się nam przyda gdzieś później w grze, może nie. W każdym razie mam. Okej. Aha, i tu jest sklep z magią. Mamy zaklęcia babuni. Okay, strong mamy, spark mamy, droplet. Okej, okay, nie ma ten maxim. Poison to jest antidotum tak naprawdę. Drowsy mamy. Okej. Okay. Dobra, myślę, że w tym miejscu po prostu skończymy odcinek. A Luz będzie w następnym. Save. I do zobaczenia.